śmiało mogę powiedzieć, że to jest mecz do wygrania. Nie ma różnicy w klasach jednego i drugiego zespołu. Ja uważam, że pierwsza sprawa, oni mają więcej woli walki, więcej determinacji od nas. I w decydującym momencie, kiedy mogliśmy przełamać przeciwnika i zrobić różnicę dla nas, nie trafiliśmy takiej piłki pod kosze, że to jest przestępstwo. Jeszcze dodatkowo nigdy nie oczekiwałem, że rozegrający z takiego doświadczenia mogą podać 4 razy po szerokość błysku. Nawet piłkarze nożni wiedzą, że tak się nie podaje, bo to jest bramka. A u nas to było. Mamy taki poziom, jaki mamy. Bez tej blendy wygrywamy i to z przewagą. Tylko te blendy po prostu nie pozwolili zespołowi rozwinąć to, co nauczyli, co umieją. O to chodzi, że klasa była podobna, tylko oni nie zrobili w decydującym momencie fatalnej blendy. A my zrobiliśmy w decydującym momencie fatalnej blendy, kiedy się waży los meczu. To jest to wszystko. A jeszcze sprawa z damską koszykówką jest taka, że proste rzeczy wygrywają, proste rzeczy przegrywają. Myśmy się przyzwyczaili, że wielka frazologia, wielkie taktyki, wielkie zagrywki. A nie, gra jeden na jeden, prosta gra jeden na jeden w ataku, prosta obrona jeden na jeden w obronę i trafienie pod kosza. To jest wszystko.